Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dziś temat już przez Was znany, dlatego że przeczytaliście tytuł, no to wiadomo, że już wiecie, o co chodzi. No ale do rzeczy, zajmiemy się właśnie wymianą podsufitki mojej oryginalnej, jasnej, której miałem wcześniej. No a że trochę już w tym aucie się właśnie zmieniło, no to tą podsufitkę też by wypadało zmienić, żeby to wyglądało tak, jak wyglądać powinno. Pewnie niektóre auta są tak skonfigurowane oryginalnie też w tych kolorach i niektórym się to pewnie podobało, ale ja postanowiłem sobie zmienić, bo bardziej mi się podoba jednak ciemne, aczkolwiek na samym początku jakoś nie byłem tego fanem, ale po czasie zaczęło mi się podobać, dlatego też postanowiłem wymienić. Podsufitkę mam z firmy Audi Plus, pewnie większość z Was zna tą firmę. Posiadają oni sporo części do naszych B8-ek, jak i również innych Audi. Także możecie do nich tam zaglądać, bo często mają coś ciekawego. Tradycyjnie link Wam podam w komentarzu, żeby łatwiej Wam było znaleźć. Także ja z całym sercem mogę Wam ich śmiało polecić. No i chyba filozofii wystarczy. Zabieramy się za wymianę. Myślę, że zacznę tutaj po kolei od przodu, jak już tutaj siedzę. Będę Wam pokazywał tylko w sumie jedną stronę, bo wiadomo, analogicznie z drugiej mamy to samo, także już nie będę tego samego Wam pokazywał. Pokażę Wam na przykładzie tutaj lewej strony, no a wiadomo, że musimy z prawej robić tak samo. Także chyba zaczniemy od tego słupka. Wyciągamy sobie tutaj tą zaślepkę, bo pod tą zaślepką mamy jedną śrubkę. I tutaj mamy śrubę na Torx. No i teraz wyciągamy tutaj, on jest już po prostu tutaj dalej wciskany. Teraz słonecznik, czy daszek, czy jak to można nazwać. Tutaj jest tak jakby złożone to z dwóch części. Oddzielamy jedną od drugiej, właśnie spadła. I wyciągamy sobie na zewnątrz. Z tej strony troszkę inaczej, tutaj jak widzicie ten zaczep jest tak jakby podzielony na pół. Musimy go rozdzielić, przesunąć po prostu. I wtedy on tutaj też nam się rozłączy. Chyba muszę jednak dwoma rękoma, bo jedną sobie nie dam rady. Jak widzicie, w ten sposób musi to troszeczkę po prostu odejść na dół. Podobnie jak tutaj z tej strony. No i teraz powinniśmy sobie to bez problemu już, o, jak widzicie, wyciągnąć. Tu jest taki zaczep, także wychodzi bez problemu. Teraz mamy tutaj rączki. Rączki musimy tutaj odbezpieczyć. W ten sposób, tak jak Wam pokazuję teraz. Nie wiem, czy tutaj tym wyjmakiem na tyle jest miejsca, żeby go włożyć. O, ale chyba wszedł. No nie do końca. Nie chcę tutaj połamać, a już chyba połamałem, pękło mi. Ale w ten sposób musimy to odbezpieczyć. Tutaj musimy wyciągnąć właśnie takie zabezpieczenie, które jest tu włożone. I później ścisnąć te blaszki. I praktycznie rączka Wam wyjdzie. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko to wyciągnąć, jeśli nie macie odpowiedniego sprzętu. Najlepiej mieć właśnie jakiś taki zagięty do kąta prostego śrubokręt, czy coś takiego. Ja sobie podgiąłem nóż, ale mi pęk akurat, stary jakiś. I tym nożem tutaj jakoś to wydobyłem, ale naprawdę jest dosyć ciężko. No a tym bardziej, że musimy zrobić to aż 4 razy, bo mamy 4 takie rączki. Także wyciągamy wszystkie 4. Powiem Wam, naprawdę męczarnia z tymi klamkami. Połamałem sobie kilka elementów niestety, no ale jakoś się wydobyłem. Dobra, teraz tutaj mamy Torxa i odkręcamy Torxa i będziemy mogli wyciągnąć całą tą tutaj zaślepkę, a zarazem uchwyt do rolety. Tak to mniej więcej wygląda po wykręceniu. No i mamy oczywiście 4 takie, także wykręcamy wszystkie 4. Teraz jak jesteśmy tutaj, to zajmiemy się tym słupkiem. Według Elsy to musimy przesunąć w najniższe położenie. Możemy sobie od razu tutaj wypiąć pas. Pewnie pamiętacie przy montażu siedzeń, jak to było. Ale trzeba ściągnąć tą plastikową tutaj osłonę i po prostu go przesunąć w dół. Nie wiem, czy jedną ręką chyba. O, chyba dam radę ściągnąć. A może i nie dam rady. Tak to wygląda. Po prostu tą blaszkę musicie tutaj podnieść i przesunąć. I wtedy Wam tutaj to wyjdzie całe. Także to już mamy wyciągnięte. Ja już tutaj w sumie ją wyrwałem, bo to za mocno się nie trzymało. To jest tylko na wcisk. Łapiemy najlepiej tutaj po bokach.
tutaj w tym miejscu z lewej i z prawej strony i po prostu musimy pociągnąć do siebie, a góra, jak widzicie, jest tylko tutaj wsuwana, także trzeba po prostu pociągnąć na dół i to wam wyjdzie. Teraz tylko tutaj trzeba przeciągnąć i wyciągnąć sobie pas. Teraz może przejdźmy do tyłu. Ja tu trochę syfu w bagażniku mam, no ale trudno się mówi. Wiadomo, że demontujemy tutaj te rolety, obydwie. Będą nam przeszkadzały. No i może zaczniemy sobie od ściągnięcia tutaj tej osłony. Ona jest tylko tutaj też wciskana. Także ją demontujemy jak zwykle jedną ręką. Ciężko mi cokolwiek zrobić, ale chyba powoli tutaj wychodzi. No, dla pewności użyję drugiej ręki. Jak już wyciągniemy tą osłonę, ona jest, jak mówiłem, tylko tutaj wciskana na dwóch zaczepach i tutaj po prostu się tylko na tym trzyma, po prostu trzeba ją do siebie pociągnąć. To teraz możemy zacząć wykręcać tą śrubę i tutaj wykręcimy sobie od razu tą śrubę. I tutaj jeszcze musimy odkręcić tą śrubę. No i chyba nie pójdzie tak łatwo się dostać do tego słupka D. Dlatego też musimy wykręcić tutaj tą osłonę, tak jakby siedzenia. Tutaj mamy śrubę na dole. Nie wiem, czy to widzicie, czy nie widzicie. Chyba jest ciemno. Ale to śruba na Torx. Przy montażu siedzeń pewnie to widzieliście. Także wykręcamy tą śrubę i tą tutaj osłonę też musimy wyciągnąć. No i wtedy odchylamy sobie tutaj całą górę. I wyciągamy tutaj tą osłonę, która jest też tylko na zaczepach już później. I tutaj jeden tylko jest włożony o właśnie w to czarne. Także troszeczkę trzeba będzie tam cofnąć, żeby się czasem sobie nie ułamali. Ale tak czy tak w każdym razie będę musiał chyba to jednak gdzieś tutaj jeszcze bardziej wykręcić. Z tego względu, żeby dojść do tego słupka C. No bo wiadomo, że też go musimy zdemontować. Ale zaraz jeszcze tam zobaczę, jak to wygląda dokładnie. I wszystko wam powiem. No będę się starał tego nie rozbierać, bo tu jest dużo roboty, ale może jakoś się uda wyciągnąć go bez rozbierania. Teraz tutaj przy słupku C mamy kołek, żeby was nie zmieniło, że to jest śrubka, bo też ma otwór na Torx, ale to nie jest śrubka, to jest kołek, który trzeba tutaj wyciągnąć. Nie wiem, czy mi się uda właśnie bez demontażu tego, ale spróbuję najpierw. Tą osłonę, jak widzicie, idzie wyciągnąć bez rozbierania dołu. Oczywiście byłoby łatwiej, ale za dużo roboty. Tutaj idzie ją wysunąć i wystarczy, że ją tyle sobie odchylimy. To nam wystarczy do tego, żeby dojść do tego słupka. No i teraz musimy jeszcze ściągnąć jakąś tą osłonę tutaj pasów. Ale zaraz zobaczę jak, bo na tą chwilę jeszcze nie wiem. A ta prowadnica jest zamontowana bardzo prosto. Trzeba tutaj wyciągnąć tą gąbkę, którą pewnie macie też włożoną. I tutaj mamy takie zabezpieczenie, które trzeba przycisnąć. O, i to nam się cofnie do tyłu. I praktycznie tyle już nam wystarczy. Nie musimy tutaj już więcej kombinować. Teraz możemy jeszcze raz wyciągnąć ten kołek, który tutaj jest, bo nie mogłem go wyciągnąć za pierwszym razem. No i oczywiście pociągnąć. I już mamy to na wierzchu. Tutaj jest tylko włożone, tak jak poprzednie, w górę. Nic tam nie trzyma. Teraz składamy po bokach jakiś dłuższy, cienki śrubokręt i przyciskamy tutaj takie dwa zaczepy, które pewnie widzicie z jednej, z drugiej strony. No jak widzicie, podsufitka nam już opadła. Trzyma się tylko na lampce z przodu. Dlatego też idę ją właśnie wykręcić teraz. A jak ją wykręcić, to pewnie wiecie, ale wam przypomnę. Tutaj nie wiem, czy widzicie, jest jedna śruba na Torx, którą musimy wykręcić. O, jak widzicie, już wszystko spadło na dół. Jednak to nie był dobry pomysł. No teraz będę musiał sobie poradzić, przytrzymując to na głowie. Tak jak teraz. Aha, śruba już mi wyleciała. No, nie myślę, że ją znajdę. No i co, zdemontuję teraz właśnie lampkę, która już wyjdzie teraz bez problemu. No i odczepiam wszystkie kostki, no i będę wyciągał sufit. No a jednak nie jest źle, sufit zatrzymał się, jak widzicie, na zagłówkach. Także idealnie, można powiedzieć, bez problemu samemu sobie dacie radę. Dobra, teraz trzeba go jakoś wyciągnąć. Delikatnie, myślę, jedną stronę przechylę na dół. Siedzenie właśnie sobie od kierowcy opuszczę, żeby on się trochę przekręcił. I wtedy bez problemu tutaj bagażnikiem będę mógł chyba wyjść z tym sufitem, mam nadzieję. No jak widać, nową już włożyłem, delikatnie. Samemu też idzie dać radę po kawałku, trochę z jednej, trochę z drugiej strony, ale idzie sobie dać radę. No i przystępuję do montażu. Montaż już wam nie będę tłumaczył, bo wiadomo, tak jak rozbieraliśmy, tak musimy zmontować. Pokażę wam tylko,
jak zwykle efekt końcowy, jak to wszystko wyszło. A no jeszcze wiadomo, że komplet jest razem z rusterkiem, także też tutaj właśnie jestem w trakcie wymieniania. A nie mówiłem wam przy rozbieraniu z tego względu, że akurat nie ma potrzeby do wymiany samej podsufitki rozbierania rusterka. Ale wiadomo, jak wymieniam na ciemną, no to lusterko też musi być czarne. No i dlatego też właśnie zmieniam. No i jak widać, sufit skończony. Pokażę wam taki mały przerywnik z bliska. No jak widzieliście pewnie też przy okazji, że jest oświetlenie tutaj w tych słonecznikach czy daszkach, to znaczy jest, ale jeszcze go nie ma, tak naprawdę dopiero będzie, także będzie kolejny film z modyfikacji. No i być może też widzieliście, że tutaj mam miejsce na głośniki, no i w sumie tam są głośniki, bo jak zakładałem, to już to zdążyłem zauważyć, także tutaj też na pewno będę jakoś to podłączał, żeby one sobie grały. No i chyba to by było wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Będziecie teraz mogli sobie bez problemu taką podsufitkę wymienić samemu. Nie jest to trudne. Powiem wam szczerze, jak się weźmiecie ostro do roboty, to jesteście w stanie w 2 godzinki takie coś zrobić. No dobra, powiedzmy 3. Ale nic tutaj trudnego nie ma. Także tym optymistycznym akcentem będę już kończył ten film. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Audi Plus właśnie za tą podsufitkę. No a ja wam dziękuję za obejrzenie. No i tradycyjnie zapraszam do oglądania moich pozostałych filmów, do subskrypcji kanału. No i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.